Zamek w Szydłowie jest położony na skarpie wzniesienia opadającego ku dolinie rzeczki Ciekącej. Znajduje się w obrębie fortyfikacji dawnego miasta. Do dzisiaj zachowały się ruiny Pałacu Królewskiego z około 1400 roku, a także tzw. skarbczyk z XV i XVI wieku, a także barokowy budynek bramny z pozostałościami murów oddzielających zamek od miasta. Od strony zachodniej dziedziniec zamku zamknięty jest murami obwodowymi, które stanowią fragment umocnień miejskich. Wejście do Szydłowskiego zamku prowadziło przez bramę, która znajdowała się od strony miasta. Bryła budynku we współczesnym kształcie z nadbudowanym piętrem powstała u schyłku XVI wieku. Posiada w izbach na parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Przez budynek bramy zamkowej prowadzi przejście na teren dziedzińca zamkowego. W pierwszej połowie XVI wieku, kiedy starostą szydłowskim był Krzysztof Szydłowiecki, herbodrowąż, jedna z najbardziej wpływowych postaci ówczesnej Polski, doszło do rozbiórki kazimierzowskiej wieży ostatecznej obrony oraz dostawienia do donżonu skrzydła zachodniego, co ukształtowało obecną bryłę budowli, tak zwanego skarbczyka, o ujednoliconym renesansowym detalu architektonicznym. Skarbczyk pełni obecnie rolę nowoczesnego muzeum, które wprowadza turystę w tematykę zamku szydłowskiego. Ekspozycja posiada szereg eksponatów odkrytych podczas eksploracji archeologicznych Szydłowskiego zamku. Monety, narzędzia, elementy ubioru i uzbrojenia, kafli oraz naczyń ceramicznych. Tutejszy zamek można zaliczyć do największych założeń obronnych Kazimierza Wielkiego. Zamek w Szydłowie z początku XV wieku składał się z dwóch domów zamkowych, wieży ostatecznej obrony i bramy zamkowej w murze kurtynowym, odgradzającym twierdzę od miasta. Zamek od strony rzeki Ciekącej był chroniony murem miejskim. Dom południowy, który przetrwał do naszych czasów praktycznie nieprzekształconej formie, przez wiele lat określany był mianem Sala Rycerska. Jest to praktycznie jedyna integralnie zachowana średniowieczna rezydencja królów polskich. Zniesiono ją pod koniec XIV wieku, za panowania Władysława Jagieły w stylu tzw. gotyku międzynarodowego lub pięknego. Król Władysław Jagiełło przebywał na zamku aż 17 razy. W zamku można zwiedzić prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem, zaś w przyziemiu salę tortur oraz unikatowy na ziemiach polskich zabytek techniki średniowieczne piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej ciepłym powietrzem. W 1630 roku zamek spłonął po zamieszkach związanych z buntem wojsk najemnych, które domagały się wypłaty zaległego żołdu. Następnie zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie w okresie potopu szwedzkiego. W 1723 roku starosta Józef Załuski odnowił zamek, jednak pod koniec XVIII wieku został opuszczony przez mieszkańców, co spowodowało jego powolną destrukcję w XIX wieku.
Po wojnie rozpoczął się proces zabezpieczenia i udostępnienia obiektu dla celów turystycznych. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.